Cześć! W dzisiejszym odcinku Piwniczki Chomika przygotujemy coś bardzo prostego, szybkiego i pysznego. Zastanawiacie się, co to takiego? Oczywiście pankejki z dwóch składników. Mianowicie z masła orzechowego i jajek. Zapraszamy! Do przygotowania pankejków będziemy potrzebować 3 jajek i 3 łyżek masła orzechowego. Nasze dodatki to jogurt naturalny typu skyr, borówki, a także brzoskwinie w zalewie. Mogą być również inne ulubione owoce. Do przygotowanej wcześniej miski będziemy wbijać 3 jajka i dodawać 3 łyżki masła orzechowego. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju. Za pomocą chochli lub łyżki formujemy na rozgrzanej patelni nieduże placuszki. Zarumienione pankejki przekładamy na talerz. Na tym etapie, kiedy placuszki już mamy ładnie usmażone, mogę zająć się dodatkami. Dzisiaj wykorzystam jogurt naturalny typu skyr, a także borówki. Użyję także brzoskwinie w zalewie z goździkami, które przygotowałam w zeszłym roku w piwniczce chomika. I już! Tak prezentują się gotowe placuszki z dwóch składników z dodatkiem ulubionych owoców i jogurtu. A teraz daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przeoczyć kolejnych odcinków. Do zobaczenia!